Hej, hej, hej! Czy raczej powinienem powiedzieć siemanko? No i właściwie nie wiem, co dalej powiedzieć. Po chyba przerwie, która trwała, no nie wiem, ze 2 lata? Nie no, trochę przesadzam, ale... Kurczę, mam pustkę w głowie i od razu pierwsze, co chciałbym powiedzieć, to przepraszam za jakość głosu, jeżeli ktoś ma bzika na punkcie jakości głosu, ponieważ jest to nagrywane mikrofonem z mojego laptopa, a nie z słuchawek z mikrofonem, tak jak to zawsze było, no ale to już taka natura techniczna na wstępie. I właściwie po co robię ten filmik? Pierwsza rzecz, co tam na YouTubie w ogóle? Takie pytanie właściwie do was, bo jeżeli mam być szczery, to praktycznie nie interesuje się już w ogóle YouTube'em jako takim, co w ogóle się dzieje. Nie wiem, czy jakieś dramy były, czy nie były. Jedyne, co wiem, to co najwyżej Energik gdzieś tam napomknie coś o patologii 2.0, tego typu sprawy. A tak to praktycznie w ogóle nie wiem, co się dzieje, bo nawet nie mam zasubskrybowanych kanałów tych, powiedzmy, typowych youtuberów, tak proszę wziąć to pod cudzysłów. Co ja w ogóle na YouTubie oglądam? Powiem wam szczerze, że przez ten czas nie wiem, czy się bardzo zmieniłem, znaczy na pewno się zmieniłem, ale czy na dobre, czy na złe, no to już sami zweryfikujecie. Bo jeżeli mam być szczery, to ja na YouTubie w ogóle już nie oglądam gameplay. Praktycznie w ogóle. Jedyne co to czasami jakieś speedruny, jakieś walki z bossami. Praktycznie w ogóle nie oglądam tak zwanych zagrajmy w, bo po prostu nie mam czasu. No nie ukrywam, że czas był, gdy się chodziło do szkoły, a jak już jest praca, no to niestety czasu tego brak. Co prawda w odróżnieniu od szkoły jednak za poświęcony czas człowiek zarabia, jednak no, nie ma czasu, powiedzmy, na pierdoły. No, znaczy ja to teraz tak się śmieję, no ale wiecie, o co mi chodzi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ostatnio, nie wiem co tam było, chyba Republic at War było ostatnie podrygi tego kanału, czyli właściwie już jeżeli chodzi o kanał, to ja już chyba nie byłem wtedy w Polsce, a wtedy publikowały się ostatnie chyba odcinki. A gdzie ja byłem? W Anglii byłem. To był rok 2015, chyba dobrze mówię. I pracowałem sobie jako magazynier, no ale powiem wam szczerze, że praca nie była w Znaczy, praca była no w miarę, powiedzmy. Nie będę się zbyt długo rozwodził co i jak. Jeżeli byście chcieli się dowiedzieć, to po prostu powiem wam co i jak. Z takimi szczegółami, jak to wyglądało. I to będzie się odnosiło do, że tak powiem, dalszej części tego materiału, który teraz słuchacie. I powiem wam szczerze, że po tym pobycie w Anglii, który nie za bardzo mi się spodobał, musiałem się odstresować i to tak odstresować psychicznie. Nie miałem nawet ochoty wracać do ponownego nagrywania tutaj na YouTubie. Potrzebowałem się odstresować w Company of Heroes 2, gdy wróciłem do Polski. Potrzebowałem potem odstresować się w Heroes and Generals, które właściwie pobiło teraz rekord na moim koncie na Steamie. Już tam nie wiem ile ma, chyba 1700 godzin. No ale trudno się dziwić, jeżeli gram non-stop w jedną grę przez półtorej roku. No nie tak do końca, no ale przy okazji były fajne wspomnienia z klanem KCD, który bardzo serdecznie pozdrawiam. Niemniej jednak, jak wygląda sytuacja u mnie? Słuchajcie, powiedzmy, że w roku 2016 od kwietnia zacząłem w końcu
pracę z książką, czyli zacząłem w końcu pisać. Powiedzmy, że od lutego mniej więcej tworzyłem plan wydarzeń. Przez te 2 miesiące kombinowałem co i jak, żeby to było spójnie, bo pierwsze podejście, właściwie drugie podejście, jak już zacząłem pisać książkę, było jeszcze w czasie, gdy chodziłem chyba do trzeciej technikum. No i tak właśnie to było, że nie spodobało mi się to podejście, no i dlatego przez te 2 miesiące kombinowałem z planem wydarzeń. No i koniec końców, w końcu tego właśnie kwietnia zacząłem pisać książkę, aczkolwiek no z początku powiem szczerze, że było ciężko. Mniej więcej średnia dzienna wyglądała mniej więcej tak, że 2/3 strony dziennie pisałem. No ale potem już pod koniec roku 2016 no już tak cisnąłem ostro, że średnia wynosiła nawet 3 strony dziennie. Także trochę się wprawiłem. Książka oczywiście jest już skończona, jest napisana, ale nie jest ona warta na razie opublikowania. Pokazałem to jednej osobie, aczkolwiek ja sam już sam po sobie wiedziałem, że nie jest ona dobrej jakości. Znaczy językowo w sensie. Ja nie jestem jakimś polonistą, żeby pięknie to było obrane w polski język, żeby tam jakieś te logiczności, interpunkcje i tak dalej, srutu tutu były prawidłowe. I mniej więcej od właśnie tego kwietnia do końca roku 2016 to pracowałem z książką, jednocześnie miałem taką swoją pracę na kuchni. Praca była dobra, no ale to jest praca sezonowa, i w tym czasie, jak już się praca sezonowa skończyła, no to na pół roku sobie pomieszkałem w Krakowie, pracując w różnych dziedzinach, od cateringu po pracę w Carrefourze, tak? Powiem szczerze, że tam bardziej pracowałem dla rozrywki, powiedzmy. Czasami, a zresztą takie różne sytuacje były, że szkoda gadać. I tak mniej więcej wygląda moja sytuacja. Znowu pracuję w tej pracy sezonowej. Książka, tak jak mówiłem, jest skończona, aczkolwiek teraz jest lipiec, właściwie kończy się lipiec. I w sierpniu zaczynam poprawiać ją właściwie wspólnie z taką osobą, dzięki której mam nadzieję, że książka będzie w końcu warta publikacji. I to się też wiąże właśnie, właściwie dlaczego o tym mówię, bo to się wiąże z tym kanałem na YouTubie. Powiem wam szczerze, że niestety z bólem serca muszę to powiedzieć, ale Zagrajmy już na tym kanale nie będzie. Aczkolwiek wyjątkiem będzie tylko Baldur's Gate, który, znaczy, dlatego mógłbym go dokończyć, z tego względu, że ja nie lubię, jak coś jest niedokończone. Więc to jest taki jedyny wyjątek, jeżeli chodzi o Zagrajmy Wy. Przy czym ja nie mam ochoty na razie nagrywać żadnych gameplay. Pomijając już fakt, że na razie nie mam jak, ponieważ teraz jakieś sterowniki zainstalowałem na swoim komputerze, no i jakieś tam problemy są techniczne, mikrofon wariuje, no cuda się dzieją. Nawet nie mam ochoty się bawić w plikach tylko po to, żeby nagrać tego Baldur's Gate'a. Jeżeli miałbym już jakąś motywację do nagrywania tego zagrania, to nie wiem, może za 5 lat, jak zmienię jakieś podejście do życia, nie wiem, czy mi się to będzie w ogóle opłacało. Znaczy, opłacało w sensie teraz takie trochę inne podejście mam, powiedzmy, do życia. Też w sumie to się wiąże z tym, że jedyne co to chciałbym nagrywać. Znaczy, chciałbym nagrywać. To się okaże, że to się opłaca nagrywać. Znaczy, czy w ogóle jedna sprawa to, czy się opłaca, a druga sprawa to, czy
Wy będziecie czegoś takiego chcieli słuchać i tutaj właśnie sprawa jest taka, że jedyne co mógłbym umieszczać na tym kanale na YouTubie, powiedziałbym, że to są audiologi, ale z tego co zauważyłem, to audiolog to jest jakiś lekarz, więc znaczy takie nieścisłości zauważyłem, ale dawniej to się nazywało audiologiem, a teraz to się nazywa podcastem, tak więc pytanie do Was, czy w ogóle ma to sens robienie podcastów na tym kanale na YouTubie? Czy w ogóle takie coś będziecie chcieli słuchać? Przy czym ja mówię słuchać, dlatego bo będą to jedynie pogadanki 20-30 minutowe. Będą publikowane raz tygodniowo. Dlaczego tak rzadko? Ktoś zapyta. Dlatego, że nie chcę, żeby ponownie pochłonęła mnie aktywność na YouTubie. Nie chcę, żeby pochłonął mnie ten czas na YouTubie. Dlaczego? No akurat tak się składa, że koniec lipca był taki, że mam dużo czasu. Ale w przyszłym miesiącu już nie będę mieć tak dużo czasu. Powiedzmy, że ta praca sezonowa na weselach była taka, że przez te 2 tygodnie nie było wesela, ale w przyszłym tygodniu już mam wesele, więc już mam pracę. Poza tym dochodzi praca z książką, o której wspomniałem, czyli zaczynam redagować tę książkę z tym gościem, czyli już kolejna rzecz nachodzi na mnie, czyli mam powiedzmy 2 prace. Oprócz tego coś tam jeszcze sobie robię, czyli powiedzmy jeszcze taką 3rzą rzecz mam i dochodzi jeszcze do tego 4ta rzecz, czyli ten kanał na YouTubie. I dlatego będzie to raz tygodniowo. Nie chcę poza tym robić czegoś takiego, jak wcześniej było, że mówiąc w cudzysłowie, srałem odcinkami. Poza tym nie widzę sensu w nagrywaniu, jeżeli odcinek jakiejś gry ma powiedzmy 100 wyświetleń i jest to właściwie tylko przejściem gry z komentarzem, a tak naprawdę teraz największy sens, jeżeli chodzi o oglądanie jakiegoś powiedzmy gameplayu, to największy sens ma speedrun. Nie ukrywajmy, że speedrun jest właściwie najbardziej wartościową formą przejścia gry, czy tam long play, no ale long play to nie wiem, czy w ogóle ktoś z Was ogląda. Najbardziej wartościowy jest chyba speedrun, przynajmniej tak mi się wydaje. Dlatego pytanie do Was. Czy chcecie, właściwie pewnie i tak odpowiecie tak, ale zresztą wolę zapytać, żeby potem nie było niedomówień, czy chcecie w ogóle podcasty? Jeżeli tak, to będą one 20-30 minutowe raz w tygodniu. Przynajmniej ja się postaram robić to. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Co do innych jakichś serii, tam jeszcze było ocenianie anime. Czegoś takiego już nie będzie. To już pewność 200%, że nie będzie oceniania anime. Z 2 powodów. Po pierwsze, YouTube ma strasznego bzika na punkcie praw autorskich. Jeżeli byłaby to recenzja, to tylko w formie właśnie tego podcastu, czyli ja coś mówię, ale to tylko tyle, no nie? Po prostu sobie słuchacie. Aha, jeszcze druga sprawa odnośnie tego podcastu. Oprócz tego w opisie pod filmikiem, powiedzmy filmikiem tego podcastu, będę umieszczał link do pobrania tegoż materiału w formacie MP3. Gdyby ktoś po prostu nie miał ochoty na przykład specjalnie odpalać sobie YouTube'a i czegoś słuchać, tylko po prostu może sobie pobrać choćby nawet na telefon i nie wiem, w czasie drogi sobie puścić i słuchać czegoś takiego. To taki jeszcze dodatek odnośnie tego podcastu. I to właściwie tyle. Powiem Wam szczerze, no tak, ktoś powie, no się sporo zmieniło i teraz moje pytanie, czy
Czy według was to będzie dobra zmiana? Tutaj tak zabrzmiało nieco politycznie, ale taka jest prawda. Czy wam to będzie odpowiadało? Taka forma zminimalizowania aktywności na kanale, gdzie nie będzie już gameplayów, a będą tylko podcasty, ponieważ, no tak jak już mówię, zmieniły się nieco moje priorytety w życiu. Nie mam też tyle czasu, tak jak już wam powiedziałem. Znaczy, jakbym się zawziął, to na pewno miałbym tyle czasu, niemniej zasoby kreatywności, jakie mam, jeżeli tak to można ująć, tutaj ponownie cudzysłów, poświęcam na tworzeniu książki, na tworzeniu tego i tamtego z książką. To już jest na osobny odcinek czy tam podcast. No i pytanie, czy wam odpowiada taka zmiana? Czy w ogóle ma to sens? Czy powinienem to robić? Bo jakby nie patrzeć, no to jest kilka kanałów na YouTubie, które zmieniło nieco swoje podejście do osób ogólnie prowadzących kanał, zmieniło w ogóle życie. Celeb, z tego co widzę, co jakiś czas wraca, coś nagrywa. CTSG zamknął w ogóle już chyba całkowicie działalność, chociaż mogę się mylić, bo nie śledziłem YouTube'a przez ostatnie 2 lata. I tworzy gry podobno. Przynajmniej gdzieś tam pracuje przy tworzeniu gier. No i niestety najsmutniejsza wiadomość. Bananowy Janek odchodzi. Nie wiem, ilu z was oglądało materiały Bananowego Janka. Niemniej bardzo smutna wiadomość dla mnie. To był człowiek, dalej gdzieś tam istnieje, no ale jednak jego kanał no niestety został, powiedzmy, że zamrożony. Nie został usunięty, ale zamrożony. Tak więc, czy taka metamorfoza mojego kanału by wam odpowiadała? Mam nadzieję, że nie rozgadywałem się za bardzo, nie rozklekotałem i to wszystko. Niemniej jest to pierwszy materiał chyba od 2 lat. Właściwie prawie od 2 lat. Kiedy ja skończyłem? Nie wiem. Załóżmy, że wrzesień. Zaraz muszę sprawdzić na YouTubie. Jest lipiec. Właściwie koniec lipca. A ostatni materiał na moim koncie jest niby, że rok temu. No musiałbym wejść specjalnie i patrzeć sobie. Powiedzmy, że niecałe 2 lata temu. Tak więc, no, wybaczcie za wszelkie moje smęty, jakie tutaj mówię. Dobra, nie rozgaduję się. Tak czy inaczej, chcę się dowiedzieć was, od was opinii i tak dalej. Także do usłyszenia. Na razie.